Siemaneczko ludziska, tutaj Pajter i zapraszam na kolejny odcineczek poradnika po raz trzeci, jak zainstalować World Edit na Single Player Modus. A robię to tylko z tego względu, ponieważ w komentarzach pokazują mi się właśnie takie dziwne komenty, że nie ogarniacie tego, że to wam nie działa, no a ja chcę wam udowodnić, że to działa, no i nic innego nie będę tutaj używał jak tych samych linków z mojego starego wideo, które nakręcam w 2014 roku. No i tutaj wszystko macie to samo, te linki będą w opisie pod wideo, także rozwincie sobie tutaj opis, tak? Jakby kto nie wiedział, pod tym wideo są te właśnie linki, gdzie możecie wszystko to zgrać. I tak, tutaj mamy na początku Little Loader, ups, trochę mi tutaj zeskrolowało na dół, i wybieracie to, Download Little Loader Release, następnie zgracie sobie World Edit, tak, który tutaj jest właśnie zaznaczony, patrzcie, wersja 1.7.10 Little Loader, czyli on działa pod tą wersję. Jak i możecie sobie także zainstalować Forge, bo na Forge'u możecie także używać różnych innych modów i to się też bardzo przydaje. Zgracie sobie wersję 1.7.10 o tą, nie? Nie tą pre, tylko tą. I wtedy naciskacie na Installer i też pobierzcie sobie to. No i na początku, co my tutaj zrobimy? A, pokażę wam, że ja tego nie mam, bo to jest mój folder wersji minecraftowych, zobaczcie, tylko mam Optifine'a, no i nie wiem, o to co widzicie po prostu, jaki modów, tutaj mam tylko Optifine'a i shader mod, także nic więcej tutaj nie mam. Wrócimy do versions, bo na początku będę chciał zainstalować sobie Forge'a, bam, długo to nie potrwa, następnie klikamy na tego kurczaka, tak? Jak zainstalowaliście Forge'a, powinniście tutaj rozwinąć sobie właśnie ten trójkącik, aby wybrać właśnie ten Forge i nacisnąć OK. Tada! Tutaj teraz powinien nam się pokazać folder zarówno Forge'a, którego pierwszy instalowaliśmy, jak i połączonego Forge'a z Little Loader'em. No i następnie tak, wracamy do folderu Mods, bo tutaj wrzucamy nasz World Edit, tak? Następnie otwieramy Minecrafta. To trochę potrwa, możecie sobie przewinąć, jakby wam się nudziło. A jeszcze jestem trochę przeziębiony, moje gardło kurczę chrypie, muszę się napić. Może będzie lepiej mi się gadało. Dobra, dobra. Teraz edytujmy profil. Ja tutaj sobie ostatnio grałem właśnie na snapshocie, muszę to odznaczyć. Bo teraz musimy poszukać sobie 1.7.10 Little Loader z Forge'em, tak? Zasejwujemy sobie profil, no i odpalamy sobie Minecrafta. Większość z was tutaj nie działa, ponieważ wy używacie jakichś tam skrakowanych Minecraftów. Polecam kupić sobie premkę. A jak już na przykład macie nieskrakowane Minecrafty, czy tam skrakowane Minecrafty, nie chcę tu robić reklamy, ale Shinigma Launcher, on działa bardzo dobrze. Do tego linku oczywiście nie podam, bo nie chcę, żebyście mieli jakieś wirusy, sobie sami szukajcie na własną odpowiedzialność. No i teraz tak, ja tutaj odpalę i sobie chwilę poczekamy. No. A jeszcze jedną. Zanim na przykład to zrobicie, bo to mogłem powiedzieć wcześniej, musicie mieć chociaż raz odpalony Minecraft na wersji 1.7.10, żeby to wszystko działało. Jakby wam się nie chciało instalować. No ale dobra. Tutaj już widzicie, mi się włącza. Teraz tak. Stworzymy sobie nowy świat. To już nieważne jaki. I teraz będzie mi potrzebna tylko jedna komenda, którą przywołamy tą drewnianą siekierkę, która się nazywa Wand. Pamiętacie, co nie? No jeżeli to zadziała, to znakiem tego, że World Edit działa. No i patrzcie, w tym momencie mam tą moją siekierkę. Czekajcie, tylko sobie zróbmy, żebym mógł latać, bo nie chce mi się tutaj... O, nie chce mi się tutaj po prostu... O, zobaczcie, zaznaczamy jedną pozycję. Zaznaczamy drugą pozycję. Nie wiem, co my tu damy. Set 8.9, chyba glowstone był. Tada! I nam tu wszystko działa. Nie pamiętam w tym momencie tych komend, ale bym to zrobił. Dobra. Czekajcie, jakie sobie damy ID? Bla, bla, bla. Damy sobie 3513. 35 bodajże, tak? Chyba to było? 13, tak. I mamy kurczę wełnę. I tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, u mnie działa. Ja wykorzystywałem te same linki, co miałem w opisie. No i nie wiem. Jak wam zadziała, to dobrze. Jak nie, to kombinujcie.
aktualizujcie może Javę, nie wiem. Nie działa jak widzicie. Także kto nie ogarnie, pisać po prostu mi na Skype'a, ja wam pomogę w tym. Wyślę wam nawet te same pliki, jakby wam, nie wiem, coś tutaj nie działało. O, ja sobie tutaj o, cały czas mogę robić. Dobra, dzięki, że obejrzycie ten odcineczek i do zobaczenia. Cześć!